Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Z Wiedźmina, moi drodzy, idziemy do pana barona. Wiedźminie, pozwól na moment. Pogawędzić z nim. Potem spierdzielimy panu sierżantowi. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Okej. Okay. Nic tu po tobie. Gdzie on tu siedzi? A, tutaj jest, no to. Siemano. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Ej, dobra, obiecuję, że zaraz wam podgłośnię tę grę. Jakieś opowiadanie. I koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte... O, dobra. Wiecie. Już podgłaśniam. Już obiecałem, że podgłośnię. Proszę bardzo. Dialogi macie. O, na maksa. Takie postrzępione. Proszę bardzo. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo, było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informację o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest no w furcie. Tak. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Tyle. No dobra. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. Ano. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Karmoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Nie jestem wiedźminką. Po prostu się tam wychowałam.
Mieczem władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igry, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Poza ludzie. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Musimy się jeszcze pościgać w ogóle jako Geralt. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. On w ogóle dobry humor tutaj miał nawet, nie jak na to, że mu zginęła ta żona z tą córką. Ciekawa sprawa. Tak można inaczej go postrzegać w tych gadkach z Ciri, ciekawe, czy to było celowe. No wygląda takiego zmęczonego życiem, przechranego gościa, ale no. Gotowy? Wiecie o co chodzi, nie? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! No dobra. Ej, sami widzieliście, podgłośniłem. Dalej, Ciri! Nie przynieś tam wstydu! Wam? No dobra, to lecimy. Dalej! Drogą, co ona ma za medalion? W ogóle to nie jest wilk, nie? Ten w lewym górnym. To jest jakiś kurwa gryf? Nie no, gryf też nie. Jakiś taki... koci bardziej może jest. O, jedziesz, jedziesz, maleńka. Wow. Baron daleko w tyle został. Szybko poszło. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. A coś gburem czasami, nie? Bywaj. Tak szczerze, dobra, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale... O, sorry. Ale gram już padem w końcu, więc... Powiedzmy, że obsługa... Ja pierdolę. A co tym razem? Nie zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? No tak. Szmacianą lalkę? Aha. Co za gość? Dobra, chodźmy się pobić na pięści. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale jakąś bzdurę. Jestem gotów. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Okej. Zaczynajmy. No, chodź.
Panie sierżancie, pan nawet nie wiesz, co pan się wpierdalasz. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? No, czekajcie, muszę. Dobra, widzę, że go można tutaj zespamować dość łatwo. Podwójny lewy i gość upadł. No i co tam? Ależ to była walka! Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Bogowie skarali mnie tak. No dobra. Ale... Dobra, dojdźmy do jakiegoś konsensusu z tym dźwiękiem, bo ja też nie chcę się wydzierać, nie? Okej. Okay. Dobra, tak dźwiękowo jest spoko, nie? Chujowych. Ekwilumpek jeszcze nie, ale... A te kurwa miecze i ten, to będzie do wyjebania niedługo, no ale dobra. Wieź za lipę. Cholera by was wszystkich. Ej, to jest ten quest jak wilk z kotem? Jakoś tak? Nie. Ale dobra, teraz tak. Gwint rozgrywki w Velen. No właśnie, to mamy tam na końcu. A to, co teraz zaznaczyłem, to jest w Podgajach, nie? Więc dobra, wiecie co? Zaczniemy od tego, że pójdziemy tu. Więc sobie zejdźmy na dół. Leśnica to jest dobry pomysł, no. No ja bym zrobił te dwa questy poboczne, co mamy. Czyli jest bez przerwy zły. No tak. Albo to, albo byśmy jeszcze mogli te... Na pewno musimy do Keiry zrobić zadanie poboczne. Oba te zadania poboczne trzeba zrobić, no bo one są akurat dość istotne. Mimo, że mały level mają, no to wiecie, Keirę trzeba sobie, że tak powiem, załatwić, ile to też. A, można tutaj do tej chaty na uboczu? Dobra, dawać tutaj. Nadal mi coś z tą grafiką tu nie pasuje, nie? Ale... Ale trudno, dobra, niech już tak będzie, jak jest. Jakiś taki efekt, nie wiem, jakiegoś ziarna, kurwa, to jest, ja nie wiem. Dalej, jedziesz. No jedź, płotka. Nie będziemy się... Nie będę się napierdalać z tym. By te utopce to tutaj... No nie grzają, nie grzają. No chodźmy tu. Wiecie, tu gdzieś będzie w ogóle możliwość szybkiej podróży? Nie pamiętam. A tu na pewno jest... Nie, tam było chyba gniazdo harpy czy coś takiego. Dobra. Jest ukryty skarb, a ja bym chciał... O Jezu, tu będzie ciężko wejść w ogóle. Nawet sobie zrobię, wiecie co? O! F5 wcisnę. I teraz tak. O właśnie, siemano. U mnie zaatakowałeś. Okej. Okay. Siema. Raz, wiecie co, raz w życiu mi się udało zrzucić podczas lotu i to było dość śmieszne, bo
Zrobiłem to za pierwszym razem, po czym jakoś się spierdoliłem z tego mostu. I się zabiłem, nie? Tutaj z tej skały. Już potem się musiałem z nią bić, ale no za pierwszym razem dosłownie jak tutaj byłem za... dwa. Za pierwszym razem to mi się udało ją zdjąć. Item, nie? No, czekajcie, tu się je. Okej, okay, w ten sposób. Medalion drży to miejsce mocy. Skorzystamy. Postać. Okej. No dobra, wykupimy sobie Quena na przykład. Dobra. Dalej, zabijaj te utopce jebane. No płyniesz, Geralcik, płyniesz. Pyk. Okej. Samotna skała, no tak. Dobra, to nam się zacznie quest z poszukiwaniem tego wiedźmińskiego rynsztunku zaraz. Aha. Dobra. No dalej, wskakuj tu na górę. Który się ten ekwipunek opłaci nam zrobić na pewno, nie? Kiedy ja zobaczę, czy go się da zrobić szybciej. Myślę, jak się da, to wam powiem, że będziemy dość mocno tutaj stali na początku. No kurwa, cholerne świeczki. Dobra, to sobie kurwa tu włączmy. Zajebiście. Ale jak dawno mi się nie zaatakowała w tamtym miejscu ta wywerna. Bo z reguły to się muszę bić tutaj właśnie na tym takim małym miejscu. Więc akurat spoko, że tam nas zaatakowała, bo mieliśmy łatwiej na pewno ją ubić. A co to było na górze? Pamiętnik Dobromira. Kimkolwiek kurwa jest Dobromir. Na górę. Dajesz. No i jakiś pancerzyk, dobra, a to, no, żeśmy dostali. Lepsza kusza. No i jakieś gówno generalnie, nie? Dobra, tu tak. Dalej, złazimy. Okej, okay, zajebiście. No jeszcze tu trzeba wskoczyć na górę. I będzie zajebiście. I tutaj są miecze, albo jeden miecz. Srebrny miecz zresztą. Oho, nie wiem czy... O kurwa. Fajnie. I co, to my sobie godzinkę... medytacji załatwimy. Poszukiwania. Rynsztunek szkoły Gryfa. Dobra, jakąś latarnię morską trzeba zaliczyć. To jest tam przy tym posterunku granicznym, okej. Okay. No to chyba to zrobimy, nie? Chyba cały odcinek na to poświęcimy. To jest chwila, moment i mamy zrobione. Ja te znaki zapytania teraz w ogóle chyba zrobię gdzieś poza odcinkowo. Myślę. Chociaż nie wiem, zobaczę. Czego kurwa szczekasz? Dobra, to jest tam. No wiadomo.
Gdyby nie wspomożycielki, co w kuli włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomarli. Chodźcie tutaj. A dalej. A dobra, ty zaraz już skojarzyłem. O co chodzi z tym zalipiem? Tam będzie wiedźmin swojego ślimaka teraz. Tak, to będzie to. O to tu chodzi. Wszystko jasne. Wiecie, warownia baroneta. Ja tu pamiętam, że tu były endriagi i te. Później tu będą. Tempo, tempo! Harpie na górze. Jezus. No ale dobrze, te harpie tu nie są aż tak wkurwiające jakby w poprzedniej części tej wspaniałej gry. Siemano. No ty chyba jesteś pojebana. Wow. Easy. A to, że one zatruwają, to też jest fajne. Siemano. No i co? To w ogóle będą zapiski jakieś, nie? Nie wiem, o co tam chodzi w ogóle z tymi zapiskami, ale są. Są, można je sobie przeczytać po swojemu. Nic nie zrozumieć, ale można jak najbardziej. To w ogóle zaznaczone jako chyba coś ważnego? Takie nie bardzo ważne są, bo nie wiemy nic o nich tam, nie? Jeśli z nich nic nie wynika, nie? A to będzie gniazdo harpi, z tego co pamiętam. Trzeba je zniszczyć. Okej. Dobra. Easy. Gdzie znowu? Elo. Śmierć frajerom. I skurwiałem harpią też. Harpi nie lubimy od poprzedniej części. Szczególnie jak trzeba było kurwa je clearować dla tego Eltona jebanego. Jak on tam, czy Etona? Jakoś tak on miał, nie? Gnieżdżą się harpie. Zaraz nie będą. Już? Super. Proszkowana tkanka potwora od razu, więc też spoko. Są też jebane świeczki. Okej. Okay. Myślę, gdzie ja te... Gdzie ja te miecze mogę u kogo wykuć, bo na pewno nie tylko u Hattoriego. Tego co mi się wydaje, to jeden z kowali w Podgajach lub w tym drugim w Konarach jest w stanie mi takowe miecze wykuć. Grobowiec będzie tam gdzieś. Mhm. A teraz myślę. Wiecie, no to jest pokazane, jaki to jest rzemieślnik. Kowal. No dobra, zobaczmy, może w Konarach będzie ten miecznik. Bo jak tak, to bym sobie od razu zrobił te mieczyki. Wiecie, on tu był. Szkoda, że odeszła. Dobra z niej była dziewczyna. Dziwisz się? Wpierw straciła siostrę, potem szwagra, rodzice jej dawno pomarli. Dobrze zrobiła, że się wyniosła. Może gdzie indziej szczęście znajdzie. Tak, to było o
tej typiarze. Od Nilena. Okej, okay, tutaj jest ziomeczek. Skąd srebr? Kowal. No. Tyk. I nie u ciebie. I to nie on. Bywaj. Zakopać nie moja wina. Poza chojraczem. No trochę słabo, no ale dobra. A to jak nie u niego, kurwa, no któryś na pewno robi. Też jeszcze może robić po prostu jakiś miecznik w Nowigradzie, tudzież w Oxenfurcie. Aczkolwiek, no nie wiem. Próbujemy w Podgajach? W Podgajach nawet nie jest zaznaczone, że to jest ten, więc... Chyba to olejemy, po prostu polecimy. To jest co? Rudnik. Zobaczcie, w tym rudniku jest jakiś ten zlecenie. Sprawdzimy? Nie, nie ma. Okej. Okay. No trudno, dobra, no to polećmy do Zalipia. Właśnie, to chyba będzie Wiedźmin cechu ślimaka nam. Co? Jeszcze jeden? O właśnie, ty ma. Wylocha z naszej wioski. Jedna dość baba, już babie wsadziła do życia. Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony. Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. Bardzo szlachetnie. I ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trup pojadł flaki wypruł, jebace. Nie jesteście z Baronowych, prawda? Okej, okay, jakby w sensie wydaje mi się, że to zadanie jest dojebane po prostu. Ale dobra, chodźmy na ten cmentarz. Po prostu już nie będziemy sobie oznaczać tego zadania. Po prostu tam idźmy. Witajcie! Odkądeście te babę ubili na żalniku, taka cisza, że prawie czerwie słychać. Wow. No, podobno jest jakiś potwór do ubicia, więc... Więc wiesz. Dobra, chodźmy tu. Halo? Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Potwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak. Ja wszystko wyjaśnię.
Oszust. Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Darujcie mu tym razem. Ja już nigdy. Przysięgam. On to chyba jakiś głupi, nie? Skoro się na gula porwał. Jakby go gul rozszarpał, byłby spokój. A tak to te, no, moralne dylemata mamy. A puśćmy go. Tylko się do wsi nie zbliżaj, bo cię psami poszczujemy, jasne? No! Dziękuję. Zejdź mi z oczu. No wow. Dobra, no. Wracajmy do poszukiwań Wiedźmina Jerzego, a właściwie jego, że tak powiem, grobowca. Z okazji będziemy mogli sobie w miarę pójść do tego sierocińca na krzywouchych moczarach. No i odhaczymy go chyba sobie jako lokację, bo będę chciał te... no najpierw te Tamarę spotkać, nie? Nie odpuszczać! Twoja dupa należy teraz do mnie! Nie wiedź moje co! Nigdy się nie nauczycie. Okej. Elo? A czemu to zrobiłeś, Oskar? Chyba jak teraz pierdolnie, no to... to zabije. Pięknie. A co tu mamy? Ogólnie syf, nie? Ale dobra, chodźmy stąd dalej. Pyk. No dalej lecisz, Geralt. A tego Arta też będzie można jak najbardziej chyba wykorzystać jako ostatnie ulepszenie, no bo będziemy chyba też celowali w ten rynsztunek później tego... ten z tego właśnie nextgenowej aktualizacji. Aczkolwiek może ten gryfowy sobie zrobimy na początek i go potem gdzieś schowamy w skrzyni, jakbyśmy jednak zmienili zdanie. Wydaje mi się, że gryfowy i tak na koniec gry już, wiecie, z krwią i winem będziemy używać. Dobra. Fajnie. To już się wyleczyłem? Okej. No to jest w kuj wszystkiego ogólnie w tej jaskini, więc warto ją i tak sobie zlutować. Pyk, pyk. To jakieś składniki, swoją drogą, jak ktoś ogląda to ten najnowszy, jak on się nazywa, Dragon Age, to faktycznie takie gówno jak mówią, czy tylko po prostu tak się mówi, żeby mówić? Ja myślałem trochę, żeby pograć. Aczkolwiek nie wiem. Może, znaczy, dobra, zadaję to pytanie. Jesteś paskudny. A nie wiem, czy go odpalę, czy nie. Nie wiem, czy nie odpalę już. Zatoczone jabłko. Tyk. Tyk.
Ty. Da się tu ten? Idzie tu ten do mnie? Upiór nie. Olał mnie, a tutaj mamy Ekimmę, moi drodzy. Się zastanawiam, czy ja nie mam przypadkiem czarnej krwi? Jasne, że mam. Dobra. No, tutaj, o patrzcie, już tylko jedna esencja wody jest potrzebna, jeszcze trochę. W trakcie walki tego nie można, ale las mariborski, ciekawe. Olej jakiś? No tu będziemy mogli ulepszony przeciwko przeklętym zrobić. Tu dużo nie brakuje. I to też chyba damy radę zrobić od razu potem. A nie, bo tutaj trzeba te substancje mieć, ale dobra, to sobie ogarniemy zaraz. Elo. Hej. Dobra, najpierw dalej. Okej, elo. No chodź tu tą Ekimą. Czemu ona tam na dole została? Przepraszam. No dawaj, 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 dawaj. Śmierć playerom, dobra, udało się. Kura Ekimy, no właśnie, moi drodzy, właśnie, właśnie. Najpierw las mariborski. No i ulepszony olej przeciwko istotom przeklętym. Nie przyda. Petardę mogę zrobić. Mogę zrobić taką. Mogę zrobić taką. I tu tylko nam brakuje korzenia mandragory. Nie wiem, czy nam się kiedyś to przyda do czegoś, ale... Bo ja raczej rzadko w ogóle używam petard, ale wiecie, różnie może być. Halo. Okej. Okay. To jest dobre pytanie, czy my będziemy mogli craftować te zbroje. Bo wydaje mi się, że tak. Gdzie ten artefakt od Kairy? Dokładnie, udało nam się teraz... ogarnąć to tak, jakbyśmy chcieli. Ej, a tu nie ma tego dworka? Nie, ten dworek jest tu. Dworku, dworka. To jest ten dworek Reardonów, nie? No, to my od razu w następnym odcinku to zrobimy. Zajebiście. Jeśli się nie mylę, oczywiście. A chyba się nie mylę. No już. Możesz. No. Kurwa. Koń się boi zejść. A, trochę duży spadek, ale no, bez przesady. Tyk. I tyk, dobra. Otwór z bagien. Aha, i tutaj będziemy mieli chyba od razu Gwyntola. Nie ma pani, śpią na podłodze w ogóle przy piecu, przejebane to. Dobra, ale widzę, że jest za późno, więc się kimnijmy, bo chciałbym zagrać tego Gwintola. Jak jest opcja, siemano. Kimnąłem się u ciebie, wyregresny. Nie wiem, czy coś od ciebie kupi. Na pewno zagrałbym z tobą Gwinta. Dobra, rozpocznijmy rozgryweczkę. Gwint jest kurwa najlepszy, nie? Jest, na przykład, tak mnie boli, że T-Volt jak grał w Wiedźmina i go oglądałem u niego, zanim grałem w dodatki, na pewno u niego oglądałem, to że on po prostu nie gra w Gwinta nigdy, to jest niesamowite. Ja lubię nawet oglądać, jak jest Gwint odpalony, nie wiem czemu. Dziwna rzecz. Lubiłem wtedy, no teraz to sam sobie gram, wiadomo, nie, ale...
No fajne to było. Dobra, spasował chłop. Pięknie. Dobra. Tyk. Zobaczymy, jak to będzie tutaj leciało. Ja, użyjmy zdolności przywódcy i zobaczymy, jak to będzie śmigało tutaj. O! Was jaja robisz. Dobra, to AI tutaj jest zjebane, nie? Ja, po prostu wykładajmy, co mamy. Bo on to nie ma nic. Jeszcze coś? Dobra, no. Po prostu spasuje i tyle, no niech się skończy to. Amo. O nie. Co my dostaniemy za kartę? Emil Regis. Bo on nie ma, nie? Dobra, chciałem się upewnić, tylko że on nie ma. Bywa. Emil Regis w ogóle, co ja powiedziałem? Po prostu Regis. Ten sam se... Idę przez las. Jesteś przyjacielu. Dobrze, że jesteś u nas w Talii. Okej, okay, ale ja tutaj jestem ciekaw, bo tutaj było to drzewo. Gdzie ono było, to drzewo? Tu? Nie. To nawet nie wygląda jak drzewo, ale dobra, chodźmy tam. Stare drzewo, no. Ja bym chciał iść do tego drzewa, bo tam jest miejsce mocy, to po pierwsze. Tego raczej nie skorzystamy za bardzo, no ale trudno, znaczy w sensie, no nic nam ono nie da, ale tu też jest miejsce mocy chyba, nie? Jak tak, to hit, nie? A. Dwa koło siebie, jak widać. Miejsce jedno jest mocy. Tu. Mogę z niego zaczerpnąć. Postać. I teraz tak, no ja to nie wiem, bo generalnie to akcji nam się w tym momencie nie przyda przez dłuższą chwilę raczej. A gdzieś będzie potrzebne, to ja po prostu sobie wczytam i użyję go w dialogu, nie? Tak mniej więcej chyba pamiętam, gdzie ono może być przydatne. A teraz mamy. Bo się bardziej opłaca chyba mieć tak naprawdę moc Quen o 30% zwiększoną, patrząc, że odbija ono damage. Chyba tu ja bym chciał. Bo tu gdzieś tego wróża będziemy mieli, nie? Gdzie było to drzewo? Tam gdzieś dalej? Nie. Bo tu jestem przekonany, że jest... Ten dwór, dobrze pamiętam, nie? My sobie do niego pójdziemy. Ale to nie teraz. No. My do niego sobie pójdziemy w następnym odcinku, a bo jakby ten quest jest dość długi. Na pewno sobie to zrobimy tam później. Tego questa z Leto i może tego questa dla Keiry. No plus jeszcze jest fabuła do skończenia, no ale widzicie, no to jest łatwo po prostu pizgać te zadania. W ogóle pizgać ten level. Tak dziwny jest ten rozwój postaci tu niestety zrobiony, ale to jeden z minusów tej jakże genialnej gry. Okej, okay, siemano. Okej. Dobra, pyk. Noż ty kurwo jebana z góry. Dobra.
No i zostało pół chłopa, że tak powiem. Te skurwiele z łukami to są zjebane w każdej po prostu grze, nie? Dobra. Teraz to mnie wkurwiłeś, nie? Dobra. A on przeżył to, nie? Nie odpuszczać! Elo. On tam przeżył to. No co za skurwiel. No. Gdzieś jeszcze tu wjebałem na dole. Fajnie jest, nie? Skurwysynie, to cię rozjebie, nie? No on już przestał mnie gonić. Dezerter krzyczy za Temerię, to w ogóle też dobre. To ma sens o tyle, że... A, dobra. Chodźmy po prostu przelutować to i spadajmy, no bo ja... Kurde, no gdzie jest to drzewo? Tam był wilkołak na wejściu, było też miejsce mocy, to pamiętam, nie? Okej, ale widzę, że tutaj chyba skarb, powiedzmy... Co jest oznaczone tutaj, jest gdzieś na dole. Pewnie w tej skrzyni tu, o. No, jakiś pancerz cidaryjskiej kawalerii, jakiś coś. Odwar z wiwerny. My na odwarach polegać raczej nie będziemy. Że jest taki jeden, co on zwiększa tam. Fajnie. Daje nam jakieś tam chyba leczenie czy coś, więc... I mi się wydaje, nie? Że jak dodajesz obrażenia, to się leczysz. Właśnie chyba z Ekimmy? Tak, mi się wydaje. Kurde, nie pamiętam. Kiedyś próbowałem robić build pod ten. Właśnie pod... Odwary i tam chyba można było mieć ze 3 wypite naraz, coś takiego. Ej, a swoją drogą to ja nie odhaczyłem. Pas travelingu do tej wioski. No nieźle. No ale dobra, chodźmy tam po prostu gdzieś. No kurde, no bo to się dało zrobić to drzewo wcześniej, tylko że jakby człowiek pamiętał, gdzie ono jest, pewnie by było łatwo je zrobić, nie? Swoją drogą, czy to zlecenie jest na 12 poziom, dobra. W następnym odcinku zrobimy sobie letto i... Nie wiem, pójdziemy może do tej Tamary. O, zlecenia bym chciał zrobić akurat wszystkie. To też by można było zrobić. Tego Gwinta. No i wyścigi. Ja bym chciał zrobić te wyścigi wszystkie. W grze, bo raczej ich nie robię po prostu, aczkolwiek no... Chyba by się jednak opłacało. Cześć. Co to robi tutaj, kurwa, gówno? Hello? Śmierć frajerom. Tutaj jest. Jest cokolwiek? No tak, butelka wody, nawet dwie. Istotna sprawa. I co, czyli nic tu nie ma? Tak sobie tu przyszedłem. Jest po prostu... cztery chaty... O, zamknięte. Da, czy to jest jakieś zadanie? Ty, potem jakieś kurwa zadanie? Nie wiem. Wtedy mi się też szukać tutaj. Może jakiś ten ukryty skarb czy coś w tym stylu, nie? To też jest bardzo prawdopodobne, że tak powiem, no ale dobra. Jest 200 sztygary, dziękuję bardzo. Nieźle. Zajebałeś kozę, Geralt, gratulacje. Dobra, pyk. No dobra, to 50 minut minęło, moi drodzy, jak... No w sensie bardzo szybko minęło.
Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do stawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się w następnym Wiedźminie. Trzymajcie się i cześć.